I kto to malował, Leszek? Nie, nie wiem, ci co mieszkają, nie znam tych ludzi. Aha, ci, to tutaj mieszkają te ci? No, oczywiście, tak. Czy może nie w tej Kaszubska? Stodole, ale gdzieś tam mieszkają. Tak, Kaszubska, Stodoła, no cudne. To jest odświeżane, bo to jest tak od 20 lat, to muszą oni malować, nie wiem co jak często, ale ciągle jest świeże. No. Najlepsze nagranie, więc tak, pierwsze jest Karpaty, tak? Zatrzymamy się tak, po lewej stronie będzie stanica Karpaty, gdzie są Zuchy. Za nią będzie stanica Giewont, gdzie są harcerze ze szczepu Giewont. Naprzeciwko będzie stadion Millennium, gdzie są ogniska i zawody sportowe. I po lewej stronie monument Powstania Warszawskiego. Plus jest nowa skała, która nie wiem dla kogo jest, ale chyba upamiętniająca byłych instruktorów. Coś takiego tam powstaje. Świetnie. Dobra, a jeszcze Bałtyk, gdzie my jeszcze dalej? O, to jeszcze dalej będziemy jechali. Potem będzie droga, tak, zwracajcie uwagę na nazwy ulic, bo są wiele ciekawych właśnie. Wistula będzie po drodze, gdzie się jedzie do dziewczyn, tam są obozy, stanica żeńska, Bucze, się nazywa, żeńskie obozy. A kiedy ten pomnik powstania był wybudowany? Kilka lat temu, tu jest tablica, może będzie napisane. O. Nie wiem, czy to uda się złapać. Mówisz, że to jest oryginalne? Tak, z Warszawy. No na pewno, w Kanadzie takich nie ma. Także pomnik uważam jest super zrobiony, w ogóle pomysł był genialny. Tak. Daje w 100% i to widziałeś tą tutaj kotwicę na podłodze? O, aha, Polska walcząca. Świetna jest ta flota, wiesz, fajnie. Wszystkie czerwone żagle. No. Wspaniałe miejsce, cudne miejsce. Tutaj macie apele? Tak. No tak, przy maszcie oczywiście.
harcerzu. O wielkim harcerzu i wielkim polskim żeglarzu. Co on takiego zrobił? On przepłynął pod żaglami świat dookoła jako pierwszy Polak. Najpierwszy harcerz. I dla nas, harcerzy, to powinna być niezwykła nawet i przygoda, żeby usłyszeć o takim człowieku. Nazywał się Władysław Wagner. Urodził się w Polsce w 1912 roku, więc już 101 lat temu. A wypłynął ten swój wielki rejs dookoła świata, kiedy miał 19 lat. Cześć! No i jak było? Super. Nie powypadałyście? Nie, jak widać. Właśnie. I co, nauczyłaś się kanu? Tak, nauczyłam się, ale pływać dalej nie umiem. A już jest przecież za 5-600. No to co? Chyba, nie? Aha. Teraz szybko. Now what do I do? Jasnuj. Super. Prawa ręka prosto, prawa noga prosta, lewa krzywo. Teraz prawa krzywo, lewa prosto. Tak! Wyskoczyłem i mówię. Co? Ręka na poziomie. O!
patrzą, co mogą zrobić. Sami. Do rana to będziemy, nie? Nie, tam tych jest najwięcej. Ogniska. Chcielibyśmy zaprosić druh Nesandyk, druh Nawośniak i druh Biłyk o rozpalenie ognisk. Mateusz. That's good.